Witajcie kochani, Bogusław Szedny z tej strony, architekt szczęśliwego życia. Dzisiaj takie trochę interwencyjne wideo, coś co przez wiele lat robiłem pracując w telewizji, natomiast teraz tak prywatnie poczułem. A to dlatego, że no martwi mnie jedna sprawa, a dokładnie chodzi o wycinkę drzew, która na dużą skalę się dzieje w tej chwili w Polsce. Może powiem coś, czego nie mówiłem publicznie, mianowicie jest mi to bliskie, dlatego że skończyłem studia w tym kierunku, a mianowicie ukończyłem inżynierię środowiska na Politechnice Warszawskiej. No i jestem tak naprawdę magistrem inżynierem. Także mógłbym MGR Inż sobie z przodu wpisywać, no ale tego nie robię. Natomiast w tym kontekście myślę, że jest to istotne, dlatego że ta ekologia, która jest niszczona, no jest to przykre i no jakoś czułem, żeby coś o tym więcej powiedzieć. No dobrze, to łączymy się z naszym korespondentem, który jest na miejscu. Bogusław, co tam u ciebie się dzieje, powiedz. Tutaj budowa jest nowa jakaś. Natomiast to, co się stało tutaj, to wczoraj tu byłem i aż normalnie mi łzy napływały do oczu. Wycięte drzewa, tu był cały pas zieleni drzew. I tutaj są bloki, i tam są bloki. I wygląda na to, jakby chcieli znowu postawić kolejne bloki. W centrum miasta wycięte drzewa. I nie wiem, no jakoś ta Warszawa to chyba ma wyglądać jak jakaś pustynia betonowa. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale no przykre to jest trochę. Piękne drzewa. Pościnane, duże niektóre i małe też, proszę bardzo. To świeżutkie jeszcze, o. To jest świeżutkie, ścięte drzewo. Tutaj to samo. A tu jak po bojowisku, normalnie jak po wojnie, na cmentarzu to wygląda. O. Było drzewo piękne i nie ma. Taki apel mam przy okazji. Mam nadzieję, że słuchają mnie jacyś architekci młodzi, którzy za jakiś czas będą w tym kraju zarządzać urbanistyką i planowaniem przestrzennym w miastach. Kochani, nie wycinajmy drzew, sadźmy drzewa, przestańmy je wycinać, no. Projektujmy tak jakieś budynki czy domy, aby nie niszczyć przyrody, no. Gdzie okiem sięgnąć, tam po prostu wycięte drzewa, no. Aż przykro. Żeby postawić kolejne betonową kolejną pustynię tutaj możemy postawić. O, już tam stawiają. Czy to jest XXI wiek? No nie wiem, no nie wiem. Tutaj działki chyba były wcześniej, albo nie wiem, może taki po prostu może pas zieleni tylko. Ale przykre to, no. I moją intencją nie jest tutaj, aby kogoś krytykować czy zrobić kolejny protest, ale o to, aby uświadomić osoby, które mają na to wpływ, że przyroda, nasza natura jest bardzo istotna. Przecież drzewa dają tlen, a my ten tlen wdychamy. To jest życie przecież. No i kondycja naszej Matki Ziemi jest chyba ważniejsza od pieniędzy. Już posegregowane. A tu proszę, jakie wielkie drzewo ścięte. Wielkie drzewo było. Tak pokażę, ręka moja jest taka, o. Proszę zobaczyć, jakie wielkie drzewo. O, tu jest jedno. Jeszcze odejdę, o, tutaj pień widać. Tak wygląda, proszę bardzo.
wielkie drzewa powycinane, aby postawić kolejną betonową pustynię. I nie mówię, żeby nie stawiać nowych domów czy apartamentów, ale chodzi o to, żeby to robić z głową i może więcej zacząć sadzić drzew, niż ich wycinać. Przecież to jest żywe stworzenie, to przecież takie drzewo też odczuwa. Aż je pocałuję. By się nacierpiało. Tak, żeby zorientować się, gdzie byłem z kamerą, przygotowałem taką mapkę, gdzie pokazuję dokładnie, które to miejsce w Warszawie. I za sekundkę mapka się pojawi. Bum. O, i to jest dokładnie to miejsce. Człuchowska ulica, Olbrachta na górze, Sowińskiego po prawej. I ja tam, gdzie ta kropka, to ja byłem. I to na czerwono zaznaczyłem cały pas zieleni wycięty. Także to myślę, że pokaże skalę, jak wielki to teren i no i ile drzew straciło życie. A to jedziemy dalej. I raz jeszcze, nie chodzi mi tutaj, aby wkręcać się w jakieś negatywne emocje i krytykę i nienawiść i tak dalej. Chodzi o to, żeby zaakceptować to, co się stało i wyciągnąć wnioski i zacząć działać, co możemy robić, a nie wchodzić w negatywne emocje. Jeżeli cały czas jesteśmy w spokoju, to tak jak tutaj mogę dalej się uśmiechać. No i mimo, że się stało coś przykrego, to możemy się skupić na tym, co możemy zrobić. Jak to zmienić? Jak zaapelować? To myślę, że jest cenną rzeczą. I też tak z drugiej strony, co możemy zrobić, jeśli chodzi o budownictwo w dużych miastach? Tutaj za mną jest nowoczesne osiedle na Woli, świeżutkie, świeżo wybudowane. Te wykarczowane drzewa, będzie pewno jeszcze poszerzone to osiedle. Natomiast zobaczcie, jak te budynki są blisko siebie. To jest coś, jak teraz się buduje. O, proszę bardzo, to jest okno w okno, nie ma tam nic zielonego, jest sam beton. No i tak to teraz wygląda. Za chwilę pokażę, jak budowało się kilkadziesiąt lat temu, ale na razie wracamy do naszego reportera. Piękna pogoda na rowerek. Idealna. Trochę jeszcze chłodno, ale... ale można popedałować. Proszę bardzo, tu jesteśmy dwie ulice dalej i stare budownictwo, myślę, że 70. lata, czyli tak zwana komuna, ale proszę zobaczyć na przestrzenie. Tu każdy budynek jest oddzielony trawnikiem, są drzewa i jest dużo przestrzeni. Za chwilę przejdziemy dalej i będzie jeszcze więcej zieleni. Proszę bardzo, tu jest więcej drzew. Budynki są co prawda wyższe, ale odległość i drzewa między nimi no, mówią same za siebie. Nie ma jak w tym nowym budownictwie blok na bloku. I może też taki jestem uczulony w tym względzie, dlatego że moja mama jest architektem i przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Budownictwa, także gdzieś to się przewijało w domu i taka jej dbałość o te naturalne i zielone tereny. Natomiast teraz to ma trochę wygląda jak samowolka i jakby pieniądze przysłoniły tak naprawdę dobro ludzi i swoje też, no bo to projektują tak, wycinają drzewa, ale też robią sobie krzywdę, no. I myślę, że warto o tym mówić i zastanowić się, jakie jest rozwiązanie, jak możemy budować. Moja propozycja taka, jak ktoś wycina drzewo, to niech posadzi 3 albo 5 innych, jeżeli już musi wyciąć, tak, bo czasem no coś musimy. No, to tyle chciałem się podzielić. Wracam już z powrotem oddać rower miejski. Po nagraniu ponad 100 czy 100 kilkadziesiąt filmików nagrałem na YouTube i nigdy nie prosiłem, aby udostępniać je, bo tak czułem, że każdy sam poczuje, jeżeli chce udostępnić. Ale teraz to zrobię, kochani, bo temat myślę, że jest istotny. Udostępnijmy. Jeżeli czujesz, udostępnij to wideo.
Niech ten film dotrze do tych, którzy mają wpływ na wycinkę drzew i może w końcu to zatrzymamy i może zaczniemy więcej sadzić niż wycinać. No i z taką refleksją życzę wszystkiego dobrego i oddychajmy świeżym powietrzem, niech go będzie jak najwięcej. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Hej.